Spacer z historią nie musi prowadzić nas do Krakowa, abyśmy mogli zobaczyć rzeźby, które powstały w warsztacie Wita Stwosza lub jego uczniów. Oczywiście ołtarz w kościele mariackim nie ma sobie równych, ale również Iwanowice Włościańskie, leżące 20 km od stolicy Małopolski, mogą poszczycić się dziełami pochodzącymi ze szkoły mistrza z Norymbergi. Warto wiedzieć, że parafia w Iwanowicach Włościańskich liczy już ponad 700 lat. Erygował ją w 1293 roku biskup krakowski Prokop. Wtedy to powstał pierwszy drewniany kościół. Przez niemal 300 lat Iwanowice należały do rycerskiego rodu Pieniążków, herbu Odrowąż. Znak ten do dzisiaj pozostaje symbolem gminy. Jeden z przedstawicieli rodu, Mikołaj Pieniążek, odbudował kościół, gdy świątynia spłonęła na początku XV wieku. W XVI wieku zmieniono ją w zbór kalwiński. Stało się to za sprawą rodziny Dłuskich, nowych właścicieli Iwanowic, którzy sprzyjali reformacji i braciom polskim, Arianom. W 1557 roku odbył się tu nawet ariański synod. Innowiercy w myśl biblijnych słów: nie czyń sobie żadnych rzeźb ani obrazów tego, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Wierzyli, że wszelki przepych w kościele jest obrazą Boga i wierni nie powinni rozpraszać swej uwagi, oglądając obrazy i rzeźby. Dla tych zasad także kościół w Iwanowicach pozbawiono wystroju. Jednak gdy znów powiał wiatr historii, doprowadzając do kolejnych sporów na tle religijnym, Dłuscy powrócili do katolicyzmu, a zbór ponownie stał się kościołem. Konsekrowano go w 1624 roku. 100 lat później właścicielem Iwanowic został Zbigniew Firlej. Wkrótce sprzedał on te dobra księciu Augustowi Aleksandrowi Czartoryskiemu, który wraz ze sprowadzonym z Krakowa doktorem obojga praw i profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, księdzem Kazimierzem Bodurkiewiczem, zaangażował się w odbudowę świątyni. Ponieważ remont kościoła nie miał sensu ze względu na opłakany stan budynku, postanowili wybudować nowy kościół, dokładnie w miejscu poprzedniej świątyni, którą rozebrano. Według podania iwanowicki proboszcz zawarł z dziedzicem wsi Niedźwiedź zakład. Szlachcic zobowiązał się podarować drzewo modrzewiowe na budowę kościoła, jeśli wierni przetransportują je w ciągu jednej nocy. Ksiądz Bodurkiewicz tak zmobilizował parafian, że zakład został wygrany, a nowa budowla ujrzała światło dzienne w 1745 roku i w tej postaci oglądamy ją obecnie. Powróćmy jeszcze raz do kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej. We wnętrzu możemy podziwiać między innymi 15-16-wieczne figury świętego Krzysztofa, Matki Bożej z Dzieciątkiem, Chrystusa Zmartwychwstałego oraz w głównym ołtarzu wykonany z drewna lipowego posrebrzany krucyfiks. Szczęśliwym zrządzeniem losu i znajomości księdza Kazimierza Bodurkiewicza z ówczesnym proboszczem Bazyliki Mariackiej, księdzem Hiacyntem Łopackim, dzieła te trafiły do Iwanowic wprost z krakowskiej bazyliki. Gdy miłośnicy zabytków zajrzą tu w letnie popołudnie, warto poszukać wytchnienia we wnętrzu budowli i przyjrzeć się m.in. północnej ścianie prezbiterium. Znajduje się na niej obraz zakupiony w 1858 roku ze składek parafian, który przedstawia świętego Izydora Oracza. Według tradycji rysów świętemu użyczył jeden z mieszkańców Iwanowic, a jego postać przedstawiona jest na tle okolicznego krajobrazu. Usytuowany w samym centrum wsi, na niewielkim wzniesieniu, kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Iwanowicach Włościańskich widział i przeżył wiele na przestrzeni minionych wieków. W 2012 roku podjęto konieczną decyzję o renowacji świątyni. Dzięki tym działaniom świątynia odzyskała dawny blask i jest wspaniałym przykładem małopolskiej drewnianej architektury sakralnej.